Dzień dobry Państwu. Przegląd bardzo, bardzo zagraniczny. Sławomir Majman i Bogusław Pacek. Witamy Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Zaczynamy. Wszyscy komentują to, co się dzieje w Ukrainie. Wszyscy komentują, co wyprawia Rosja. Pokazują, jak żołnierze rosyjscy, może nie w panice, ale jednak wycofują się z terenu Ukrainy. Nie uciekniemy i my dzisiaj od tego tematu zupełnie, ale żeby jednak zmienić troszkę chociaż to, co dzieje się w komentarzach, zacznijmy od ważnego państwa, które ma wpływ na to, co się dzieje w Ukrainie, to, co się dzieje także w czasie tej wojny, od Chin. Indie i Chiny. Wojska Indii i Chin po wielu, wielu latach rozpoczynają coś, co się ładnie nazywa w języku wojskowym, wycofanie się z przyjętych pozycji, wycofują się ze spornych obszarów w zachodnich Himalajach, gdzie przez 2 lata stacjonowały po słynnym wydarzeniu, trochę przypomnę, 15 czerwca 2020 roku w zachodnich Himalajach, w okolicach regionu z miejscowościami Gogra, Hot Springs, doszło do konfliktu, powiedzmy tak, bo to nie była wojna, był to bardziej konflikt na pięści, na obrzucanie się kamieniami, okładanie jakimiś metalowymi prętami. No w każdym razie broni palnej nikt tam nie używał. Z jednej strony Hindusi, z drugiej strony Chińczycy. Skończyło się jednak ofiarami śmiertelnymi. Oceniono, że był to konflikt przygraniczny. Zginęło 20 z jednej strony, ostatecznie Chińczyków podobno 14, chociaż wcześniej podawano, że 4. Niby nie liczący się incydent, jeżeli porównamy to do wojny w Ukrainie na przykład, ale jednak incydent, który skutkował napiętymi relacjami pomiędzy tymi dwoma największymi pod względem liczby ludności państwami na świecie, no przez 2 lata. I było to pierwsze starcie po 45 latach pomiędzy tymi wielkimi państwami. Konflikt to może nie był przez te ostatnie 2 lata, ale napięta sytuacja jednak była. Mało kto pewnie w Polsce orientuje się, że granica między Indiami a Chinami wynosi albo 3800 kilometrów, albo 2000 kilometrów. Indie uważają, że to jest 3800 kilometrów i tak to jest uznawane w relacjach międzynarodowych. Natomiast Chiny sądzą, twierdzą, że to zaledwie 2000 kilometrów, ponieważ region, który graniczy pomiędzy tymi dwoma państwami, region Ladakh, Chiny uznają jako własny, a formalnie on należy teraz do Indii. To tak tytułem krótkiego podsumowania. Wydaje mi się, że Chińczycy mają w tym swój cel. Chińczycy robią wiele, aby w zachodniej Azji, przepraszam, w Dalekim Wschodzie, aby jednak neutralizować napięte stosunki tam, gdzie można i zjednywać partnerów. Z Indiami nie sądzę, aby im się udało te stosunki poprawić na tyle, żeby Indie wpadły w objęcia Chińskiej Republiki Ludowej, ale jednak dobrze byłoby, no, w kontekście wielu decyzji, które różni liderzy różnych państw podejmują, dobrze byłoby mieć Indie, jeżeli nie po swojej stronie, to przynajmniej nie przeciwko sobie. Przypomnę tylko, że nie tak dawno Chiny i Indie połączył inny akt gospodarczy. I Chińczycy, i Indie, Hindusi zdecydowali się na ogromne zakupy surowców energetycznych w Rosji. I chociaż ten stosunek pozytywny do Rosji wynika z innych zupełnie przesłanek, no to trzeba przyznać, że Indie i Chiny trochę ta kwestia połączyła. Zastanawiam się, jak to będzie dalej, bo żyjemy w dobie ogromnej rywalizacji. Rywalizacji, w której Stany Zjednoczone pokazały już, zawierając pakt z Australią, z Japonią, z Wielką Brytanią, a pakt, który został oceniony jako antychiński docelowo. Myślę, że Chiny także
robią wiele, aby może nie zawierać podobne porozumienia, bo mają inne, szczególnie gospodarcze, ale jednak coś na rzeczy jest. Chiny oczywiście działają w inny sposób. Nie pokazują działań militarnych, działają gospodarczo. Za chwilę Xi Jinping będzie spotykał się z bardzo ważnymi osobistościami, między innymi z Narendrą Modi, liderem Indii. Być może to przed tym spotkaniem ten akt wycofania wojsk. Zastanawiam się, czy to wszystko zmierza do czegoś głębszego, czy to tylko taki jednorazowy akt, po prostu wojsko się zmęczyło i wycofało się z tych zajmowanych przez 2 lata pozycji. Tak, króciutko, otóż to, co nastąpiło, to jest wycofanie się, to jest porozumienie wojskowe po 16 rundach negocjacji, porozumienie nie polityczne na szczeblu rządowym, a porozumienie dowódców wojskowych, oczywiście nie bez błogosławieństwa najwyższego kierownictwa Indii i Chin, o wycofaniu się z regionu Gananda-Ban. Ale sprawa ma chyba głębsze tło, ponieważ historia relacji między Indiami a Chinami to jest historia trudnego sąsiedztwa. I obydwa kraje zachowywały się przez ostatnie kilkadziesiąt lat jak dwaj tancerze w menuecie, a to oddalający się od siebie, a to zbliżający się do siebie i dotykający się nawzajem opuszkami palców. Mieliśmy okresy wyjątkowej bliskości Chin i Indii za czasów, kiedy premierem był w Indiach Jawaharlal Nehru, a premierem w Chinach był słynny Chuen Lai. Wtedy właśnie Nehru ukłukł wściekłości Amerykanów. Takie słynne hasło Indii, Indii, bhai, bhai. Niech żyje przyjaźń hindusko-chińska. Mieliśmy także okresy gorsze, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze granica, o której pan profesor mówi, no, oceniamy ją krakowskim targiem na 3,5 tysiąca kilometrów, jest źródłem nieustających, nasilających się i gasnących sporów granicznych. Nawet w 1962 roku była normalna, regularna armia, wojna dwóch państw. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyli tutaj jest ten spór o południowy Tybet z jednej strony, a na zachodzie o region Kaszmiru. Druga rzecz to jest diaspora tybetańska. Pamiętajmy o tym, że po zajęciu przez Chińczyków Tybetu ponad 100 tysięcy Tybetańczyków, z czego 1/5 to mnisi, uciekła do Indii, łącznie z Dalaj Lamą. To jest wielki cierń, cała działalność Dalaj Lamy, jeżeli chodzi o stosunek komunistów chińskich. I do tej pory tam są i oni ich potomkowie. No, trzeci element, taki konfliktogenny, to są wzajemne stereotypy i wzajemna pogarda obu narodów. O tym też warto pamiętać, my czasami zapominamy o tych czynnikach psychologicznych, one są ważne. Wreszcie czwarty czynnik, to jest to, co Hindusów niepokoi, to no, chińska ekspansja gospodarcza i nowy jedwabny szlak. Szczególnie nowy jedwabny szlak, który dotarł do sąsiedniego Pakistanu, to połączenie z portem Badar. No i to, co się przydarzyło w Sri Lance, czyli popadnięcie w chińską niewolę finansową. To jest jakby, to są te źródła konfliktów, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z Indiami, które z sukcesem również za premiera Modiego, a może zwłaszcza za premiera Modiego, stosują taką taktykę kraju wahadłowego, swing state, czyli kraju, który stara się funkcjonować na wszystkich możliwych płaszczyznach międzynarodowych zgodnie z tą swoją hinduską doktryną multi-alignment. A więc jednocześnie Hindusi utrzymują doskonałe stosunki gospodarcze z Federacją Rosyjską. Mówiliśmy o tym 9-krotny wzrost importu gazu z Rosji w ciągu ostatnich paru miesięcy. A z drugiej strony utrzymują dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które mają, jeżeli chodzi o te relacje gospodarcze rosyjsko-hinduskie, do Hindusów stosunek no, wybaczający. Co więcej, mamy do czynienia z jeszcze ważnym faktem, że pomimo tego bardzo różniącego się od naszego stosunku do wojny, do agresji rosyjskiej, no, zacieśniają się stosunki Unii Europejskiej z Indiami i
bardzo dziarsko idą negocjacje na temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. No i wreszcie Chiny. Chiny potrafią również, podobnie jak ten kraj wahadłowy Indie, mimo tych konfliktów wojennych, mimo czasami pojawiających się ofiar, utrzymywać poprawne stosunki z rządem w Delhi. Co im to ułatwia? To już jakby ostatnia kwestia. Otóż my często powtarzamy, jak za panią matką, że Indie to największa demokracja na świecie. Tak nam się przez całe dziesięciolecia wydawało i ja mam wrażenie, że paniom i panom Brukseli dalej się tak wydaje. Ale ja mam olbrzymie problemy z uznaniem Modiego, jego partii za czempiona demokracji. Mamy do czynienia z iluzją hinduskiej demokracji, ponieważ to, co nastąpiło po 2014 roku w Indiach, to jest ograniczenie wolności słowa, wolności jednostki, ograniczenie działalności NGO-sów, czy no bardzo brutalne ograniczenie swobód mniejszości narodowych, łącznie z likwidacją autonomii takiego regionu od 1949 roku autonomicznego jak Jammu i Kaszmir. A więc hinduski strongman, czyli Modi, może się całkiem dobrze dogadywać z chińskim strongmanem Xi Jinpingiem. Spotkanie formatu organizacji szanghajskiej, której i Chiny, i Indie są członkami w Samarkandzie, no będzie kolejną okazją do rozejrzenia się obydwu twardoleńkich liderów, co się dzieje we współczesnym świecie. No tak, ale niezależnie od tego, jak to wygląda, trzeba przyznać, że coś jest na rzecz, jeżeli chodzi o to chińskie zmiękczanie. I kolejnym takim regionem, gdzie Chiny działają dość aktywnie, jest Azja Centralna. Przypomnę, że za chwilę spotkanie Xi Jinping-Modi to Uzbekistan, a jutro w środę, mówię jutro, bo dzisiaj rozmawiamy, jest wtorek, odbędzie się spotkanie w Kazachstanie z prezydentem Tokajewem, także Xi Jinpinga. Jakieś porozumienie podpisane, pewnie ważne, bo Xi Jinping przez 900 dni nie udawał się w żadną podróż zagraniczną i pierwsza podróż zagraniczna, no to jest właśnie kierunek Azja Centralna. Myślę, że to nie jest bez znaczenia. I dzieje się to w czasie, kiedy trwa wojna Rosji z Ukrainą i z Zachodem, kiedy Rosja, która ma przecież znaczące wpływy w Azji Centralnej, w Kazachstanie i w Uzbekistanie, no w każdym z tych państw, w jednym mniejsze, w drugim większe, to są wpływy głównie polityczne, wojskowe, no ale nie ukrywajmy, że Chiny powoli wypierały takie państwa jak Turkmenistan na przykład, które było bardzo mocno uzależnione od Rosji, również gospodarczo, tak naprawdę gospodarczo, jeżeli chodzi o dostawy gazu, o cały biznes gazowy, no przeszły na stronę Chin. I teraz zastanawiamy ten Kazachstan, który no po pierwsze robi bardzo pod górę, używając takiego kolokwialnego języka, Rosji, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, nieuznanie tych dwóch samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej jako samodzielnych państw. No jednak to wsparcie dla Rosji nie nastąpiło. Tokajew przecież próbuje ograć Rosję, wysyłając surowce do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. A wizyta jest właśnie do Kazachstanu. Czy to nie oznacza, że Chiny chcą wygrać ze wszystkimi? Ze Stanami Zjednoczonymi, bo one jednak zostały w jakiś sposób no, związane tą wojną, dostawami, zainteresowaniem politycznym, wieloma innymi więziami. Mówimy o Europie, o wojnie w Ukrainie i na pewno Chiny zacierają ręce, że właśnie tutaj Amerykanie się połączyli, że tak powiem, różnymi linkami, a nie z Dalekim Wschodem i ich, bo tak twierdzą, Tajwanem. Czy to nie oznacza wybicie się na
inną politykę niż przewidywano także wobec Rosji, bo z jednej strony jest poklepywanie, z jednej strony jest zapewnianie, że to jest przyjaźń po wsze czasy i wspieranie i wszystko, ale z drugiej strony, że to nie jest wielkie ogranie przez Chiny także Federacji Rosyjskiej, bo z jednej strony tani gaz mają, tanią ropę mają, kolejne kontrakty, które powodują, że Rosja tak naprawdę nie ma żadnego wyjścia na długie lata, jest skazana na Chiny, a z drugiej strony pokazanie, myślę, że to nie jest tylko pstryczek, że Chiny idą samodzielną drogą, taką drogą, która ma postawić i Stany Zjednoczone, i Rosję w sytuacji dogodnej dla Chin, a nie dla tych państw. No, ostrożnie z tym wybijaniem się Chin i takim się antyrosyjskim trendem w chińskiej polityce i takim liczeniem Chin na jakieś łatwe frukta wynikające z osłabienia Rosji i tej wojny, którą Rosja prowadzi. Otóż ja bym chciał przypomnieć, że po pierwsze w Samarkandzie Władimir Putin spotyka się z Xi Jinpingiem. Jest to ich pierwsze spotkanie po olimpiadzie w Moskwie, pierwsze spotkanie od początku wojny i te zapowiedzi chińskiej agencji Xinhua i chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ociekają przed tym spotkaniem ociekają lukrem, znaczy dyplomatycznym chińskim lukrem. Nie wiem, czy w Chinach jest lukier. Po drugie, chciałem tam przypomnieć o drugim fakcie, mianowicie rzeczywiście jedzie do Tokajewa Xi Jinping, ale dopiero co wrócił z Moskwy przewodniczący chińskiego parlamentu, czyli Stałego Komitetu Narodowego Komitetu Przedstawicieli Ludowych, Li Jiangshu, czyli bardzo ważna postać w chińskim establishmencie, który tam się spotkał z Putinem, szefami obydwu izb rosyjskiej dumy, czyli Wolodinem i panią Matwiejenko. I znowuż wynikiem tego był komunikat pełen słów o sojuszu strategicznym, o wspólnym działaniu na rzecz wielkiej chińskiej inicjatywy, o której kiedyś powinniśmy troszkę więcej powiedzieć, czyli o GDI, o sojuszu na rzecz rozwoju. A więc tutaj Chińczycy nie zaniedbują tego rosyjskiego grania na tym rosyjskim fortepianie. Natomiast paradoksalnie jedna rzecz łączy Kazachstan i Chiny i pewnie i Turkmenistan i pozostałe kraje, Tadżykistan, które należą do organizacji szanghajskiej. Otóż wszystkie te kraje piekielnie nie chcą okazać się sojusznikami potępionego przez połowę świata Putina. Z wielu powodów. Po pierwsze, boją się sankcji, po drugie, chcą mieć święty spokój. Jasne jest, że co by nie zrobił Tokajew, co by nie zrobili liderzy Turkmenistanu, całkowicie rzeczywiście uzależnionego finansowo przede wszystkim od Chin, to Rosja nie przestanie ich wspierać, jak zajdzie taka potrzeba. Niedawno taka potrzeba zaszła, jak pamiętam, w Kazachstanie. I wpływy kulturowe i wpływy militarne Rosji tam będą dalej trwały. Natomiast po co oni mają łączyć te oczywiste korzyści ze współpracy z Rosją, z podpadaniem całemu światu i wspieraniem tam dwóch samozwańczych republik, czy samego faktu rosyjskiej agresji. Chiny zwłaszcza, potrzebują przede wszystkim stabilizacji. Potrzebują spokoju, czego dowodem była umiarkowana reakcja na wyprawę starszej pani Pelosi na Tajwan. Lada miesiąc zaczyna się bardzo ważny dla Chin 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Chiny spokojnie budują swoją pozycję w krajach Afryki, właśnie na zachodzie Azji i do tego niepotrzebne im są żadne awantury, żadne spory z Unią Europejską zwłaszcza, co mogliśmy zauważyć na parę miesięcy temu na szczycie Unia Europejska-Chiny. Chiny chcą spokoju.
Tak, Chiny chcą spokoju. Kto by nie chciał? Spokoju chce też Ukraina, która tego spokoju wciąż nie ma. Myślę, że nie będziemy się dzisiaj koncentrować na komentowaniu wielkiego zwycięstwa w obwodzie charkowskim, postępów w obwodzie chersońskim, ale zastanówmy się nad tym, co nastąpi teraz, jakiego scenariusza należy spodziewać się. Bo to z całą pewnością interesuje wielu słuchaczy, widzów, tych, którzy łączą się z nami i są zainteresowani naszymi opiniami. Sytuacja wydaje się świetna dla Ukraińców, bardzo trudna dla Rosjan. To prawda, że Rosjanie się pogubili w tej wojnie, popełnili wiele błędów w obwodzie charkowskim. No i nie ma co ukrywać, Ukraińcy ich po prostu pogonili. Nie udałoby się to z całą pewnością bez dobrego rozpoznania wywiadowczego, satelitarnego. No i dzisiaj już wszyscy mówią otwartym tekstem, że jest to duży udział Amerykanów, być może innych państw jeszcze. No ale jaki by ten udział nie był, gloria, że tak powiem, dla Ukrainy, bo to ich państwo i oni walczą i oni tam giną. Ofiary po obydwu stronach duże, po stronie ukraińskiej także, i rannych, i ofiar śmiertelnych, i w sprzęcie, ale efekt jest. No i teraz co dalej, ponieważ widzimy, że te efekty są głoszone korzystne dla Ukrainy także w obwodzie chersońskim, gdzieś tam na południu, również w obwodzie donieckim, nawet ługańskim. Mam wrażenie, jakby ta armia się zaczęła sypać, błędów wiele, no ale z drugiej strony widzimy, że Rosja to wielkie państwo, tam mobilizacji jeszcze nie było. A rosyjska armia to nie jest 800, 900 tysięcy czy milion, tylko to są ponad 2 miliony żołnierzy, łącznie z tymi, których można zmobilizować. I to jest także odpowiednia liczba czołgów, haubic, wyrzutni, być może starszych, ale jednak sprawnych. To przyznają sami Ukraińcy, że setki czołgów to są czołgi sprawne, które zakonserwowane czekają w magazynach tak zwanych zapasów nienaruszalnych Federacji Rosyjskiej. Mój scenariusz na to, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, to jest scenariusz może bardziej aktywnej, już nie tak stabilnej wojny, jaka miała miejsce do tej pory. I to może być scenariusz ze znaczną przewagą Ukrainy. Zarówno w tym obwodzie charkowskim, w chersońskim z całą pewnością, a może nawet w obwodzie donieckim, bo Rosjanom wyraźnie brakuje sił, brakuje koncepcji i brakuje ducha. Nie ma co ukrywać. Nie mówiąc o rozpoznaniu, o jakichś problemach logistycznych, wielu innych. Ukraińcy są w dobrym momencie, mają też na bieżąco dobre dostawy tego, co im wcześniej było potrzebne, a czego brakowało. To są różnego typu rakiety, amunicja, pociski, działa, haubice, wyrzutnie i tak dalej, i tak dalej. Widać wyraźnie, że polski ten nie jest źle i też jest nie najgorzej, albo dobrze nawet, jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy. Niewielu ekspertów mówi, że to jest także wynik bieżącego szkolenia w państwach zachodnich. Ale nie przewiduję, że ta wojna się zakończy w tym roku. Rosjanie robili wiele, żeby zamrozić ten konflikt. Ja jednoznacznie tak to interpretowałem przez cały czas, że im nie zależy na tym, żeby ten konflikt był aktywny w tym roku, że chcieli się przygotować, zamrozić na razie konflikt, przygotować, nabrać sił, sprzęt, uzbrojenie, to wszystko postawić na najwyższym z możliwych poziomów i dokończyć tego, co było planowane w Moskwie. Dzisiaj będzie to trudne albo wręcz niemożliwe, żeby ten konflikt zamrozić. Ukraina na to nie pozwoli, a Zachód będzie wspierał Ukrainę, ale mój przewidywany scenariusz to jest jednak przeciągnięcie tej wojny do zimy i sądzę, że zima dopiero zadecyduje i tutaj jest wiele znaków zapytania i trudno w moim przekonaniu o jakikolwiek wynik tego scenariusza, bo różnie może być. Będzie grała oprócz spraw militarnych, dużą rolę będzie odgrywała kwestia energetyki, kwestia zaopatrzenia na bieżąco w paliwa, w gaz, w ropę, no, w różnego typu inne rzeczy zaopatrzenia logistycznego potrzebne do tego, żeby walczyć. I tu jest za dużo niepewności, żeby ten scenariusz zakończyć jakąś kropką i powiedzieć, że możliwe takie albo inne rozwiązanie. Panie profesorze, zgadzam się, że zima zadecyduje, ale ja naprawdę nie wiem, która zima.
bo mój scenariusz byłby znacznie bardziej pesymistyczny, to znaczy ja się spodziewam, że będziemy mieli przez lata do czynienia z konfliktem ukraińsko-rosyjskim na rozmaitych formach i fazach. Ale rzeczywiście, w tej chwili mamy do czynienia z pierwszym militarnym sukcesem od wielu, wielu miesięcy ze strony ukraińskiej. No, chociaż ja bym tutaj przestrzegał przed nadmierną euforią. Ukraińcom się udało udowodnić przede wszystkim Amerykanom i innym krajom, które ich zaopatrują, że nie marnują tego kapitału wkładanego w armię ukraińską. A więc zobaczmy, co nam się przydarzyło z rosyjskiego punktu widzenia. No, Kreml ma olbrzymi problem wizerunkowy, olbrzymi problem PR-owski. To, co Rosjanie uważali za taki strategiczny sukces, że co tydzień te parę kilometrów terytorium ukraińskiego zajmują, no nagle okazało się fikcją. No nie zajmują, bo tracą. Nie tracą za dużo, ale trochę tracą. To jest raz. Po drugie mają kolejny problem i ten problem też będzie trwał długo, mianowicie z bezpieczeństwem tak zwanych republik, bezpieczeństwem Ługańska i Doniecka. No i mają jeszcze większy problem polityczny, mianowicie no pewnie chcieli przeprowadzić te referenda wreszcie o przyłączeniu tych terenów na okupowanych do Federacji Rosyjskiej. W tych warunkach referendum się przeprowadzić no pewnie nie da. Z tym duchem Rosji i z tym osłabieniem morale Rosji ja bym chwilę poczekał. Bo w tym momencie, kiedy trwała ta ofensywa rosyjska w Moskwie parę dni temu, odbywały się niezwykle huczne obchody urodzin miasta Moskwy doroczne, ale tym razem wyjątkowo huczne, z gigantycznym koncertem gwiazd rosyjskiego show biznesu. Największą chyba od paru dekad ferią sztucznych ogni. I dziesiątki tysięcy ludzi w Moskwie bawiło się w najlepsze, nawet nie zwracając pewnie uwagi na to, że się toczy ta specjalna operacja, jaką w dalszym ciągu prezentuje swojemu narodowi Kreml. A więc, ale nawet przywódca rządzącej partii Jedinej Rosji zwrócił uwagę, że jakżeż można organizować takie wesołe, radosne obchody wtedy, kiedy giną nasi ludzie. I to jest kolejna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o przeszłości. Otóż do tej pory ja nie słyszałem tylu głosów, nawet nie krytyki, ale takiego, czy ja wiem, powątpiewania, jak przy okazji tej ostatniej ukraińskiej ofensywy. Jeżeli Kisielow, słynny Kisielow, szef programów informacyjnych telewizji, mówi z sarkazmem o tym, że może by się tam jednak wojsko zabrało do roboty. Jeżeli Enfant, ja nie zwracam uwagi na Enfant terrible polityki rosyjskiej Kadyrowa, który krytykuje tam te działania armii, ale on zawsze jakby poza nawiasem oficjalnej polityki. Ale po raz pierwszy ludzie związani z oficjalnym Kremlem no, zaczęli, nie mówię, że krytykować Putina, ale zwracać uwagę, że można by to robić lepiej. To jest nowa rzecz. I podejrzewam, że jeżeli się armia rosyjska nie ogarnie, to ci rządowi politycy będą mówili to coraz głośniej. To jest jeden z elementów tego mojego jakby scenariusza na przyszłość. Ale mówię, uważajmy z tą euforią, bo wtedy, kiedy polską prasę obiegały informacje, jak to szef Republiki Donieckiej uciekł w panice ze swojego miasta. Ja oglądałem na YouTubie wielki koncert galowy i Filharmonii Donieckiej, Filharmonii Ługańskiej z udziałem czołówki gwiazd rosyjskiego show biznesu, gdzie tenże niby uciekający w panice lider separatystów siedział sobie spokojnie i razem z innymi paroma tysiącami ludzi na widowni podśpiewywał jakieś piosenki. Też nie powinniśmy popadać w pułapkę własnej propagandy, czy też propagandy ukraińskiej bardzo sprawnej, która nadaje teraz setki komunikatów, z których część jest prawdziwa, a część nie. Wreszcie na co bym nie liczył, mianowicie
no, bardzo ostrożnie bym traktował dwa rodzaje głosów. O tym, że lada dzień nastąpi implozja Federacji Rosyjskiej, że kraj się rozpadnie, że tu Tatarstan, tam Baszkiristan, inne peryferyjne regiony Federacji Rosyjskiej natychmiast oderwą się od Moskwy. Nic takiego nie nastąpi, nie ma nic, co by wskazywało przynajmniej na najbliższym okresie na tego rodzaju implozyjne dane. I po drugie, no też nie bardzo bym liczył na to, że się zbierze grupa jakichś polityków rosyjskich i obalą Putina. Władza Putina jest silna, władza Putina jest cementowana, no i władza Putina, podoba nam się, czy to się nie podoba, ma ciągle duże społeczne poparcie. Ja też nawołuję do tego, żeby tej euforii nie było, ale tym razem jestem większym optymistą, jeżeli chodzi o Ukrainę i wiele wskazuje, że Ukraina ma po raz pierwszy szansę przy wsparciu Zachodu zakończyć tę wojnę zwycięstwem. Czy ona nastąpi? Proszę później. Proszę, proszę. Otóż wojny są rozstrzygane na polu bitwy, ale ja zajrzałem do najświeższych wrześniowych danych ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki. Otóż prognoza spadku PKB, oficjalna ukraińska prognoza spadku PKB Ukrainy za bieżący rok waha się między 35 a 40%. O 40% zmniejszy się gospodarka ukraińska. To jest i tak zwolnienie tego spadku, bo jeszcze w pierwszym półroczu ten spadek sięgał ponad 37%. Oficjalne oceny zniszczeń infrastruktury to jest we wrześniu 114 miliardów dolarów. Co oznacza, uwaga, że w ciągu tygodnia te zniszczenia infrastruktury, ta wartość zniszczeń zwiększyła się o 1 miliard dolarów. I mówiąc o zwycięstwie Ukrainy, musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z krajem, który jest na etapie totalnego załamania gospodarczego. Nie ma już czasu, żeby to skomentować, ponieważ za chwilę kończy się nasz limit, który przyjęliśmy na każdy z odcinków. Był to przegląd bardzo, bardzo zagraniczny. Dzisiaj mówiliśmy trochę o Dalekim Wschodzie, a trochę o bardzo bliskim nam wschodzie na terenie Ukrainy, gdzie trwa wielka, krwawa wojna. Sławomir Majman, Bogusław Pacek, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. I prosimy jak zawsze o Wasze lajki.